Cześć. Dziś przedstawię Wam relację z zawodów, które były rozgrywane w roku 1968 w formie dwumeczu pomiędzy drużyną Herkules Warszawa z Polski i Dąb Kowno z Litwy. Dotychczas rywalizacja polskich kulturystów z kolegami z innych krajów nie wykraczała poza Czechosłowację i NRD. Jak wspominają Litwini, rok 1968 stał się dla nich początkiem pierwszych kontaktów międzynarodowych. Podróż do Warszawy była dla nich historyczna. Litewscy sportowcy od 1962 roku interesowali się wszystkim, co dotyczyło sportu w Polsce. Wszyscy dobrze znali z magazynu Sport dla Wszystkich najlepszych przedstawicieli polskiej kulturystyki. Litwini serdecznie przyjęli zaproszenie na towarzyskie zawody w stolicy Polski, w Warszawie, które odbyły się w dniach 24-25 lutego. Litwini, przyzwyczajeni do swoich trójbojów siłowych, musieli również pozować, co nie najlepiej im wychodziło. Z konkurencji siłowych były dwie: wyciskanie w leżeniu i uginanie ramion. Polacy wystąpili w składzie: Wiesław Szydłowski, Andrzej Laskowski i Zbigniew Bieliński. Polacy byli już doświadczonymi zawodnikami w porównaniu do litewskiej młodzieży. Tak wspomina jeden z uczestników, Litwin Zusinas. To pierwszy konkurs w takim formacie. Nadszedł czas, aby nasi sportowcy zmienili kierunek treningu i nie ograniczali się tylko do treningu na indywidualne grupy mięśniowe, gdyż prowadziło to do dysproporcji między górną a dolną partią ciała. Ten konkurs wyraźnie pokazał nam braki w naszej metodologii treningowej. Czas zwrócić uwagę również na pozowanie. Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem Herkulesa. Po bojach siłowych prowadzili oni niewielką różnicą punktową, 88,5 do 77, natomiast byli zdecydowanie lepsi w ocenie postawy i pozowaniu. Najlepszy wynik w wyciskaniu uzyskał Algis Samajauskas, 147,5 kg. Jego dwaj pozostali koledzy Klemens Kazis Zusinas i Klemens Acaskas uzyskali po 142,5 kg. Tyle co Wiesław Szydłowski. Dwaj weterani naszej kulturystyki wypadli słabiej, ale nadrobili pozowanie. W drugim dniu zawodów w konkurencjach estetycznych, oprócz trójki Litwinów, którzy brali udział w konkurencjach siłowych, dołączyło kolejnych dziewięciu. Końcowa punktacja to 190,14 do 151,9. Czysto osobowa widownia mogła być zadowolona.